Dama w czarnym welonie, odcinek czwarty. Po raz pierwszy, odkąd wbrew własnej woli opuściłam San Leonardo, poczułam, że jestem w domu. Trident przestał być dla mnie miejscem wygnania, a stał się rajem. Panie hrabio, hrabino? Na pewno chcesz jechać? Tak. Prezenty może zawieźć Ernesto. Wolę sama. A ja wolę być z tobą. Wrócę wieczorem. Nie wiedziałam nic o przeszłości Guida. Filip? I nie mogłam przypuszczać, jak boleśnie naznaczy ona moją przyszłość. Masz cudowną żonę, Filip. Nie sądziłem, że zobaczę cię tak szczęśliwego po Paryżu. Mam na imię Guido. Wybacz pomyłkę, ale znałem cię pod innym imieniem i z inną żoną. Odniosę sukces. To tylko kwestia czasu. Ile potrzebujesz? Cokolwiek, aby przeżyć. Zwrócę ci wszystko. Możesz być spokojny o swoje pieniądze i swoje tajemnice. Jest tu kto? To ja, Klara. Dzieci? Mam dla was ciasteczka z cukrem. Co się stało? Butter? Mateo? Madalena? Anita? Anita czy Klara? Klara przyjechała. Tak mi przykro. Dlaczego? Zawiedzione zaufanie. Powinienem był go zabić. Nie, Mateo. Na szczęście Bóg cię powstrzymał. Powstrzymał mnie Butter. Powinienem był zatłuc drania na oczach Anity. Teraz już za późno. Wytłumacz mu, że tak nie można. Mateo ma rację. Ale nie jest za późno. Mój kuzyn zapłaci za to, obiecuję. Cokolwiek powie Klara, muszę pana uprzedzić, że wasze małżeństwo jest zagrożone. Tak samo jak dobre imię tej rodziny. Wydaje się, że więź łącząca ją z tym jej przyjacielem jest bardzo silna.
Gdy pojechaliście do Rzymu, tak się wściekł, że napadł na mojego syna. Na pewno był inny powód. Chciałabym, ale nie. Liczą się fakty. Dokąd pojechała Klara? Po powrocie z Rzymu? Do San Leonardo. Ojcze, muszę z tobą pomówić. My z tobą też. Wiesz, co stało się na wsi? Oczywiście. Poczyniłeś jakieś kroki? Jeszcze nie. Co zamierzasz? Odprawię go. Tylko tyle? Z początku zamierzałem iść na policję, ale przez wzgląd na Madalenę uznałem, że wystarczy, jak go wyrzucę. O kim mówisz? O parobku, który napadł na Cornelia. Ten parobek ma na imię Mateo. A tym, który napadł, był twój kuzyn. Zgwałcił jedną z dziewczyn. Mój syn nie zrobiłby czegoś podobnego. Jak śmiesz tak mówić? Musiało dojść do nieporozumienia. Pewnie ta dziewka. Nic podobnego. Cornelio musi zapłacić za swój czyn. Wymierz sprawiedliwość, albo jutro sama pójdę na policję. Dzień dobry, kuzynko. Udała się podróż poślubna? Bardziej niż Anicie spotkanie z tobą. Śmiem wątpić. Dość. Nie będę słuchał tych ordynarnych aluzji. Pewne sprawy załatwia się w rodzinie. Zapomnij o policji, albo doniosę, że ten twój Mateo ukradł mi srebra. Decyzji o jego wyrzuceniu nie cofnę. Sprowadzisz biedę także na Madalenę. Matka nigdy by na to nie pozwoliła. Ona nie żyje. Zamiast bronić tego przybłędy, postaraj się o własne dziecko. Guido, powiedz, że to niesprawiedliwe. Nie powinnaś się tym zajmować. Tu jesteś. Szukałam cię wszędzie. Jak mogłeś? O czym mówisz? Anitę zgwałcono, a zapłaci za to ten, który jej bronił. No tak, Mateo to bohater. Co się z tobą dzieje? Nie poznaję cię. A ja ciebie znam? Przykro mi, chciałam zrobić więcej. Obiecywałaś. Nie martw się, moje dziecko. Bóg nam pomoże. Mateo znajdzie nową pracę i nowy dom, w którym zawsze będzie miejsce dla ciebie. Jedźmy.
To niesprawiedliwe. Matteo i Maddalena nie zasłużyli na to. Święta Panienko, powiedz, co powinnam zrobić. Jak mogę im pomóc? Jest pani pewna, hrabino? Ile pan oferuje? 250 florenów. Dobrze rozumiem, jakie to przykre stawać się z tak cenną rzeczą. Przepraszam, mogę? To z pańskiej pracowni? Nie, hrabino. To stara szkoła. Kupiłem je wczoraj od pewnego dystyngowanego młodzieńca. Interesują panią? Nie, dziękuję. Do widzenia. Piękne kolczyki. Ojciec podarował je mojej matce. Jesteś. Łatwiej cię spotkać na wsi niż w naszej sypialni. Maddalena jest dla mnie jak matka, a Matteo jak brat. Chciałam się pożegnać. Tak, jak brat. To nie ja zdradzałam cię po ślubie. Chciałaś z nim uciec. Ale wyszłam za ciebie. Zmusili cię. To nie znaczy, że cię nie kocham. Nie rób ze mnie durnia. Guido. Pamiętasz moje kolczyki? Te, które miały mi tak pasować? Czemu pytasz? Nie mogę ich znaleźć. Ostatni raz miałaś je w Rzymie. To pamiątka po matce. Pewnie zostawiłaś w hotelu. Wyślę tam telegram. Nie trzeba. Jeśli są uczciwi, sami przyślą. Pieniądze, które wam wysyłam, są do wyłącznej dyspozycji Matteo. On sam nie może się dowiedzieć, że to ode mnie. Dlatego powierzam je tobie, droga matko. Bo jestem pewna, że potrafisz dochować tajemnicy. Dzięki tym pieniądzom będzie mógł przenieść się do Padwy i zrealizować swoje marzenie o studiowaniu agronomii. Będę z tobą w kontakcie, droga matko. Ale nasza korespondencja musi pozostać w tajemnicy. O tych pieniądzach nie może wiedzieć nawet mój mąż. Obawiam się, że nie mogę mu ufać. Teraz wystarczy skończyć 21 lat. Ale trzeba zarabiać przynajmniej 40 florenów rocznie. Wystarczy, że się umie czytać i pisać.
To dlatego w parlamencie pełno łachmytów. Mogło być gorzej. Lewica domagała się prawa głosu dla wszystkich. Może i dla kobiet. Co w tym dziwnego? Nic, ale przecież macie teraz tyle swobody. Po co to zmieniać? Dla znaczka na kartce wyborczej? Pozwól nam o tym decydować. Guido ma rację. Winniśmy akceptować naszą pozycję. Niewolnic, zdanych na kaprysy pana? Teraz przesadzasz. Mamy tu obszarnika bez serca, gwałciciela i tego, który go broni. I to ja przesadzam? Dość tych obelg. Nie unoś się, już sobie idę. Wezwijcie lekarza. Pańska żona cierpi na upragnioną chorobę. Spodziewa się dziecka. W końcu ten związek wyda pożądane owoce. Gratulacje, panie hrabio. Idź do niej. To dlatego była taka nerwowa przy stole. Jak zostanie matką, przejdą jej te dziwaczne pomysły. Koniaczku, doktorze? Mogę? Jak się czujesz? Już lepiej. Potrzebujesz czegoś? Nie. Jesteś szczęśliwa? Chodzi mi o dziecko. Zawsze myślałam, że będę. Teraz już nie wiem. Posłuchaj. Muszę cię przeprosić. To, co Cornelio zrobił twojej przyjaciółce, jest straszne. I tak samo jak ty, powinienem domagać się sprawiedliwości. Naprawdę. Ja też postąpiłam źle. Powinnam wcześniej porozmawiać z tobą, zamiast mieć pretensje. To zrozumiałe, że mogłeś być zazdrosny. Właśnie. Spójrz. Kupiłem to dla ciebie. To niespodzianka. Otwórz. Tak się bałam. Dlaczego to zrobiłeś? Są twoje. Powinnaś je mieć. Nie uwierzysz, co się stało. Wpadłem do jubilera kupić ci coś na pocieszenie po stracie kolczyków. I znalazłem je u niego. Musiałaś je zgubić. Ktoś je znalazł. I potem mu sprzedał. Jak za nie zapłaciłeś? Tylko się nie złość. Postawiłem na wyścigach wszystko, co miałem i wygrałem. To cud. Jeszcze nigdy nie wygrałem takich pieniędzy. Cieszysz się? Musisz mi coś obiecać. Nie będziesz więcej grał. A ty mi obiecasz, że nie spotkasz się więcej z Mateem? To tylko przyjaciel. To tylko wyścigi. Powinieneś mi ufać. A ty mnie. Załóż je. Teraz? Czemu nie? Pomogę ci. Do widzenia, doktorze. I co teraz? Coś wymyślę. To nie jest szpital. Lubimy nazywać to miejsce domem życia.
Proponujemy kobietom w błogosławionym stanie kompletną usługę. Interesujące. A propos kompletnej usługi. Przyszłam tu w sprawie nietypowej kuracji, o której słyszałam od osób obojgu nam znanych. Zapraszam panią. Ta kuracja, jak ją pani nazywa, jest bardzo wyjątkowa i bardzo droga. Koszta nie stanowią problemu, doktorze. Myślę, że wkrótce znów się zobaczymy. Do widzenia. Claro, skarbie. Co robisz? Podlewam, inaczej umrą. Boję się, żebyś ty nie umarła. Przepraszam, nie chciałam cię przestraszyć. Spróbuj mnie zrozumieć. Już przez to przechodziłam przy twojej matce. Ona też omdlewała podczas ciąży. Wydaje mi się, jakby to było wczoraj. A potem ten koszmar, gdy patrzyłam, jak umiera. Jesteś do niej taka podobna. Jak mogłabym się nie martwić o ciebie i dziecko? Nawet zasięgnęłam języka. Może przesadzam, ale też jestem matką. Dla naszych dzieci zrobimy wszystko, prawda? Czego się dowiedziałaś? Nieważne. Znam miejsce, gdzie opiekują się kobietami z zagrożoną ciążą. Nazywa się Dom Życia. Zatrudniają specjalistów. Ale nie słuchaj mnie, pewnie panikuję. Rób, jak uważasz. Zobaczysz, że wszystko będzie dobrze. Możesz wierzyć starej ciotce. Grazie. Trochę się martwię. Czym? Wczoraj znowu źle się czułam. To normalne w twoim stanie. Gdyby coś poszło nie tak, zajmiesz się dzieckiem. Wszystko pójdzie dobrze. Co byś powiedział, gdybym jakiś czas spędziła w prywatnej klinice? To nie szpital, coś w rodzaju hotelu, ale ze specjalistami, którzy będą mnie stale doglądać. Co na to, ciotka Matylda? Ciocia jest na wystawie w Petersburgu. Nie wiem, jeśli uważasz, że to konieczne. Chcę tylko, by dziecko urodziło się zdrowe i nie zostało bez matki. Trzech moich asystentów będzie do pani wyłącznej dyspozycji. Witamy, hrabino. Gdyby pani czegoś potrzebowała, wystarczy zadzwonić. Posiłki serwujemy do pokoi, ale gości może pani przyjmować w tym saloniku. Wygląda nie najgorzej. Odwiedzisz mnie? Między gonitwami. Jak się dowiem, że grasz, obetnę ci ręce. Ja bez rąk w szpitalu, ty tutaj. Romantyczne. Ostrzegłam cię, jesteś piękna. Zaczekaj, masz tu coś. Claro, zobacz, jaki masz jasny pokój.
Niedługo cię odwiedzę. Obiecujesz? Tak. Bello. Ładnie tu. Zapraszam do stołu, Javino. Kolacja gotowa. To niemiecka dieta opracowana specjalnie dla ciężarnych. Buon appetito. Smacznego. E quanto tempo servirà? Jak długo musi być na tej niemieckiej diecie? Maksymalnie 3 dni. Czy ona umrze? Będzie wycieńczona, ale przeżyje. Co do dziecka, będzie to wyglądało na poronienie samoistne. Nie mogę jej zobaczyć? Dlaczego? Przykro mi, panie hrabio. Pańska żona śpi. O tej porze? Długi sen jest częścią naszej terapii. Dobrze. Zaczekam, aż się obudzi. Guido? Szkoda pańskiego czasu. Klara nieprędko wstanie. Jak się czuje? Dużo lepiej. Objawy złego samopoczucia praktycznie minęły. Proszę wrócić do domu. Jak tylko się obudzi, dam znać. To jej obrączka. W obecnym stanie zbytnio jej przeszkadza. Proszę ją zabrać. A niedługo zabierze pan Klarę i wasze dziecko. Powinna się pani zmusić do jedzenia. Guido? Przykro mi, jeszcze się nie zjawił. Coś ty mi zrobił, Guido. Amelie.
Non potete disturbarla. Nie wolno jej przeszkadzać. Biegnij po doktora. Guido. Guido? Che te l'ha fatto? Co oni ci zrobili? Portami via da qui. Zabierz mnie stąd. Chodź. Dokąd pan idzie? Z drogi. Bierze pan na siebie odpowiedzialność za ewentualne skutki. Panie hrabio. Dzień dobry. Co tu robimy? Jesteśmy razem. Odpoczywaj teraz. Wszystko będzie dobrze. Nie sądziłem, że zobaczę cię takiego szczęśliwego. Ty jesteś moim szczęściem, dopóki francuska policja nie wpadnie na twój trop. To jedna z moich ulubionych książek. Dlaczego jeszcze nie śpisz? Masz odpoczywać. Już mi lepiej. Czułeś przedtem, jak kopał? Ostatnio byłam zbyt słaba, by to zauważyć. Co się z tobą działo? Nie wiem. Ta kuracja z pewnością mi nie służyła. Ani mnie. Dlaczego to zrobiłeś? Myślę, że potrzebowałem być blisko ciebie. Miło to słyszeć. Wyjedźmy gdzieś. Tylko ja i ty. Dopiero co, wyjeżdżaliśmy. Nie. Gdzieś dalej. Do innego kraju. Pod innym nazwiskiem. Do Ameryki. Jak para złodziei szukających schronienia. Właśnie. Tak jakbym ja popełnił coś złego i ścigała mnie policja. A ty? Zakochana we mnie. Podążałabyś za mną. Zaczęlibyśmy razem nowe życie. Już kiedyś tak żartowałeś. Nie dam się nabrać. Zaczynasz mnie poznawać. I podobasz mi się. Szybko odzyskujesz siły. Zasługa kuchni Adeliny. Tak, wszystko smaczne. Jesteś zbyt łaskawa. Wpadnę później do ciebie zobaczyć się z Anitą. Anita już ze mną nie mieszka. Jest teraz u Madaleny.
Dlaczego? Maddalena. Buongiorno. Dzień dobry. Pięknie wyglądasz. Aleś ty chuda. Teraz musisz jeść za dwoje. Lekarze w Trydencie są innego zdania. Co oni wiedzą? To mężczyźni. Nie przedstawiłam ci Guida, mojego męża. Jestem zaszczycona. Miło mi. A co u ciebie? Jak sobie tu radzisz? Dobrze, jest praca, ziemia urodzajna, państwo życzliwi. Na pewno bardziej niż w San Leonardo. Nie mów tak. Twój ojciec miał swoje powody. Gdzie Anita? Podobno mieszka teraz z tobą. Tak. Już wiesz? Nie. Co takiego? Anita? Anita! Zobacz, kto przyjechał. Nie wiedziałam. Nie mówiłam nikomu. Cieszę się. A Mateo? Pobierzecie się? To nie jego dziecko. Twojego kuzyna. Cornelia. Ludovico i Carlotta też nie wiedzą, gdzie oni są. Musieli pojechać do San Leonardo. Odszukaj ich. Guido! Clara! Guido, Sara, so che sono stati qui. Wiem, że tu byli. A teraz, gdzie są? Pytam dla ich dobra. Powiecie mi? Na początku byłam załamana. Chciałam się zabić. Albo... Postanowiłam jednak, że je urodzę. Nie wiem, czy zdołam je pokochać, ale nie chciałam, żeby to ono płaciło za wszystko. Byłaś dzielna. Nie wiem, czy bym tak potrafiła. Na pewno. Jego ojciec nie może się o niczym dowiedzieć. Tak naprawdę to będzie twój kuzyn. Wyobrażasz to sobie? Będą dorastali wraz z moim, jak bracia. Albo siostry. Musimy teraz wracać do Trydentu. Ale nie zostawię cię samej. Powiemy Mateo, że nas odwiedziłaś. Cały czas pytał ciebie w listach. Jest w Padwie, szczęśliwy, chociaż nie wie, kto opłaca mu studia. Może jego prawdziwa matka, jak myślisz? Możliwe. Musimy już jechać. Módlcie się do świętej Anny o wstawiennictwo. Robię to cały czas. Chodź do mnie.
To był zaszczyt poznać pana hrabio. To mnie było miło poznać kobietę, która wychowała Klarę. Co im powiemy? Zostaw to mnie. Nie, ja to zrobię. Proszę. Nie próbuj tłumaczyć męża. Zachowałaś się lekkomyślnie. Opuszczać klinikę, żeby jechać do San Leonardo. Ojcze, milcz. Narażałaś życie mojego wnuka. To przede wszystkim moje dziecko, więc zachowuj się jak matka. Rozmawiałam z doktorem. Jutro ją zbada. Mam tylko nadzieję, że to wszystko nie zaszkodziło twojemu dziecku. Nie. Co nie? Przemyślałam to. Nie wrócę do kliniki. Tym razem to moja wola. I zrobisz, co ci każę. Nie. Już nie. Klara jest moją żoną i decyzja należy do mnie. A ja ufam żonie. Jesteśmy trochę zmęczeni, prawda? Położymy się. Dziękuję. I dobrej nocy wszystkim. Co teraz? Zobaczymy. Wykazałeś się odwagą, spędzając 3 dni na wsi? Miałam na myśli rozmowę z ojcem. To nie odwaga, tylko senność. Na wsi jest za cicho, źle spałem. Chciałem wreszcie iść do łóżka. Na pewno chcesz spać? Zaczekaj. To dla ciebie. Co to? Otwórz. Zaczęliśmy nie najlepiej. Ja, bo miałem długi, ty, bo się poświęciłaś. Piękne powody, żeby się pobrać. Nie wiem, czy będzie z tego coś dobrego, ale jeśli nadal będziesz się tak uśmiechać, to mi wystarczy. Daj mi rękę, hrabino. Powiedz tak. Sama nie wiem. Tak. Dziecko ma się dobrze, a i pani jest w świetnej formie. Pozostaje tylko czekać. Wszystko jest jak należy. Wolno pani wychodzić z domu, ale proszę się zbytnio nie oddalać. Poród może się zacząć w każdej chwili. Dziękuję, doktorze.
Filip, przyjacielu. Miałeś mnie tak nie nazywać. Wybacz, dawne przyzwyczajenie. Nie wiem, jak ci dziękować. Oddam wszystko z odsetkami. Miło słyszeć. Wracasz do Paryża? Do Paryża? Jakże byliśmy tam szczęśliwi. Ja z moimi koncertami w operze, ty ze swoją pierwszą żoną, którą kochałeś. A z tą to na długo? Ale tego Paryża już nie ma, przyjacielu. Zniszczyliśmy go. Pomóż mi. Proszę cię, Guido. Poddaszę. Koniec odcinka 4. Opracowanie Telewizja Polska. Tekst Kazimierz Heleński. Czytał Piotr Borowiec.